Za nami wiele gorących dni. Przed nami jeszcze pewnie nie jedna fala upałów. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie to może mieć konsekwencje? Czy w związku z tym może nam na przykład zabraknąć wody w kranie? Myślę, że taka jest opcja, skoro czasami, gdy jest za dużo deszczu, Wisła czasami zbiera, to myślę, że gdy najdzie taki okres suszy, to po prostu ona po prostu opadnie i niestety skończy się to, co dobre dla nas. Gospodarka bydgoska wodna bardzo dobrze się trzyma. Jest najlepsza w Polsce i nie mam żadnych wątpliwości, że bydgoszczanie będą mieli wody pod dostatkiem. Proszę Panią, nigdy, nigdy w życiu nie zabraknie nam wody. Dlaczego? No bo wody jest dużo w kranach. No może niestety oglądając wszystkie prognozy na najbliższe lata, nie mówię o jutrzejszym dniu czy za miesiąc, ale obawiam się, że wasze dzieci, wasze wnuki to już będą miały poważny problem. Nie, nie pomyślałem o tym. Nie boi się pan takiej sytuacji? Nie, nie boję się. Dlaczego? Absolutnie. No po prostu wiem, że jest wszystko okej, okay, także tam nie ma powodu się bać, żeby wody nie było. No dlaczego by miało nie być? Wszystko działa, wodociągi, wszystko sprawne, no to więc wszystko jest, także no raczej nie powinno takie coś się zdarzyć. A gdyby nawet się zdarzyło, no to zawsze można jakoś temu zaradzić. Panie prezesie, przed chwilą rozmawiałam z bydgoszczanami i co bardzo mnie zaskoczyło, niektórzy z nich naprawdę boją się, że w takie upalne dni jak dziś wody w kranie może zabraknąć. Mimo, że mówiliśmy już, że Państwo macie duże zapasy w razie jakiejkolwiek awarii. Ale jednak zapytam, czy jest to możliwe, aby z bydgoskich ujęć woda wyparowała? Absolutnie nie. Wody w bydgoskich wodociągach nie zabraknie. O tym, co może być źródłem zaopatrzenia miasta w wodę, co może być ujęciem wody dla miasta, decyduje bardzo wiele czynników. Prowadzi się wieloletnie analizy badania, żeby wskazać, że z tego miejsca możemy wybierać wodę dla miasta. Tak też było w przypadku Bydgoszczy. I wodę, którą na przykład dzisiaj dostarczamy mieszkańcom Bydgoszczy, my już zgromadziliśmy w kwietniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Także dlatego tak zdecydowanie twierdzę, że ani na ujęciu wody w Lesie Gdańskim, ani na ujęciu Krzyżówko wody nam nie zabraknie, możemy jej zużywać dowoli. I dodajmy tylko, że ta woda jest wciąż świeża, ponieważ są to naturalne zbiorniki. Tak. Czyli wielu bydgoszczan mijając las nie wie, że tam jest jego woda. Tam się dzieje ten cud zamiany wody powierzchniowej, wodę podziemną, bo musimy trochę ją uzdatnić, ulepszyć, przede wszystkim temperaturę wyrównać. Wiedzieliście o tym? Mówi Pan do nas z naprawdę dużą pewnością, a przecież kilka dni temu słyszeliśmy, jak w wielu rejonach Polski, w tym na przykład w jednym z konkretnych polskich miast, miała miejsce sytuacja, że tej wody nie tylko mieszkańcom zabrakło, ale później trzeba było wyłączyć miejską fontannę, basen, czy na przykład wodę w ujęciu do ogródków działkowych i działkowicze są jej całkowicie pozbawieni. Czy na pewno możemy być spokojni tu w Bydgoszczy? Dobre, dalekosiężne planowanie, przemyślane źródła ujęcia wody, dobre koncepcje, wielorakie warianty zaowocowały tym, że my mamy dzisiaj w Bydgoszczy pewne gwarantowane źródła ujęcia wody co do wydajności, co do ciśnienia, ale też mamy niezawodny system, czyli system, który gwarantuje nam dostawę wody w sposób ciągły, niezależnie od sytuacji awaryjnych czy remontów, bo tu najczęściej jest kwestia wyłączenia elementu systemu. Jeżeli takie jest działanie, takie jest myślenie w Bydgoszczy, to problemu z wodą nie ma, dlatego ja zdecydowanie potwierdzam, że nam wody w bydgoskim wodociągu nie zabraknie. I to jest fakt, który powinniśmy zapamiętać. Odkręcajmy wodę i pijmy ją w tak upalne dni. Korzystając z okazji, że dzisiejszy odcinek realizujemy w takiej wakacyjnej odsłonie, zapytam, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na pracę wodociągu? My o nich wiemy, my się do nich przygotowujemy i uwzględniamy konsekwencje tych zmian, które są oczywiste. Dlatego projekt, który realizujemy, zakłada wprowadzenie retencji, rozproszonej retencji do systemu kanałów deszczowych, aby wodę deszczową zatrzymać i ją wykorzystać już na początku nawet do nawadniania terenów zielonych, do wypełniania oczek wodnych. I ten proces będzie postępował, bo chcielibyśmy, żeby maksymalnie duża ilość wody deszczowej była w ten sposób wykorzystana, żeby ta woda wsiąknęła do gruntu, żeby zasiliła przede wszystkim nasze rośliny, ale też żeby zasiliła wody podziemne i odnawiała zasoby wodne, które są potrzebne z kolei na ujęciach wody. W ten sposób nic się nie zmarnuje.
korzystając z tego, że jesteśmy na brdzie, zapytam o jej czystość. Ponieważ Bydgoszcz jako jedyne miasto w Europie, jeśli się nie mylę, może to nawet ewenement na skalę światową, może poszczycić się zawodami pływackimi na otwartej rzece w centrum miasta. Jak to możliwe? Jak nam się to udaje? Wykonaliśmy inwestycje, których celem było posprzątanie po sobie po kilkudziesięciu minionych latach, kiedy to dewastowaliśmy środowisko naturalne. Na odcinku miejskim rzeka jest sklasyfikowana jako druga klasa czystości, często ma też parametry pierwszej klasy czystości. Między innymi projekt deszczowy, który realizujemy, jeszcze wyraźnie tą jakość poprawi. Także ja spodziewam się, że w perspektywie następnych kilku lat może osiągniemy, taki jest myślę cel naszego działania, tą pierwszą klasę czystości, czyli coś, co jest ewenementem już dzisiaj jako druga, a w przyszłości będzie tym bardziej ewenementem w skali nie tylko Polski, Europy, myślę, że i świata. Gdzie możemy się kąpać bez ograniczeń. To jest niebywała jakość, ale też to jest, jak powiedziałem, efekt wielu starań. Świadomego planu, dobrze przemyślanego i konsekwentnej realizacji tego planu i przede wszystkim pomocy Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy cieszyć się wolnym czasem właśnie tu, nad Brdą. Przyznam szczerze, panie prezesie, że już troszkę się zmęczyłam. Chyba kiepski ze mnie zawodnik. Myślę, że sprawa jest w wodzie, że pani nie piła długo. Organizm potrzebuje wody, dlatego zapraszam. Szklanka wody z bydgoskiego wodociągu, najlepsza na tą pogodę i na takie pływanie po rzece. A to mnie pan doktor. Woda jest świeża, bezpieczna, doskonałej jakości, zdrowa. Zdrowa dlaczego? Dlatego, że zawiera sory mineralne, które są niezbędne dla naszego organizmu. Żebyśmy byli zdrowi, powinniśmy pić właśnie wodę taką jak ta, która tego typu związki mineralne dla nas niezbędne zawiera. Coś wspaniałego. Teraz już wiem, dlaczego pan prezes ją tutaj postawił. I to wszystko powinniśmy zapamiętać. Pijmy dużo w upalne dni. Kranówka jest najlepsza. To już nasz piąty fakt. Zapamiętajcie wszystkie 5 faktów. Ta wiedza przyda Wam się na nadchodzące lato. Śledźcie nasze kanały na YouTube. Do zobaczenia!